No, cześć. Ale wieje. Witam się z wami. Gorąco. Ja wyszłam z pracy aktualnie i czekam, aż po mnie mężu podjedzie. Tylko jak zwykle się spóźnia. No, bo córa miała dzisiaj wolne, mężu skończył szybciej i wpadliśmy na pomysła, że i tak musimy zajść do sklepu kupić parę rzeczy, więc pojedziemy od razu do takiego sklepu, gdzie można coś zjeść, żeby, wiecie, nie robić zakupów godzinę, później jeszcze wracać do domu i później jeszcze coś gotować, więc idziemy coś amać. Przy okazji kupić parę rzeczy, które są nam potrzebne. I może sobie jakieś buty zobaczę. Ho, ho, ho. No. I czekam, już mi ręka przymarza. Jeszcze coś zaczyna padać. Kuźwa. Tych nie widać. Nigdy nie mogą zdążyć na czas, nie? Wiecznie czekam. Wiecznie na kogoś czekam. No, wczoraj nie było filmiku, bo powiem wam, że wróciłam, zjadłam. O, przyjechali. Wróciłam, zjadłam. I padłam. Po prostu. O, przyjechali gagatki. No. Czego? Przyjechali gagatki. O, i ciemno już. Która? No, jedziemy. No, może być. Tam, żeby coś zeżreć, no właśnie mówiłam, że... Naleśnikiem się też tak nie najesz. Jest parę rzeczy. To najpierw coś zjemy, później... Muszę się opasać. Później pójdziemy na jakieś zakupy. Może mówiłam właśnie, że wejdę sobie do jakiejś buty, zobaczę. Bo już wszystkie dziurawe by się przydało coś ten. No mi się w tych jednych też podeszła. No ty już mówisz pół roku, że no, ale już w tych drugich jednych ci się podeszła. No. W tych takich, tych przyplatanych. Przyplatanych. W Mojżeszkach. Ja pierdzielę, stałam nie wiem ile. Z 5 minut, a zmarzły mi tak ręce, że nie wiem. No, dlatego tak. No, weź to ten, bo tu mi będzie zaraz. Jest High Express, naleśniki Happy, kuchenne klimaty i KFC. Tu bardziej KFC chyba. Jesteś stajniaka. Nie interesuje mnie to dziś. Nie interesuje mnie to dziś. No. Dobry dzień. Tylko Brygada LR. Ty, ty, ty. Wpadło na pomysł i jedziemy. A ja mam jeszcze ciperki. O, ciperki. Proszę, jak się powodzi. Byliśmy chyba w 5 żabkach. A po co w żabkach? Bo ona chciała wkłady, no to trochę pojeździliśmy. A tych wkładów wszędzie nie ma. No. Ale na internecie są po 22 zł, a w żabce są po 16. Tak, bo kopci, powiem wam, kopci. Trudno. Wapuje. Jak? Wapuje? Tak, zajmę. Wejpuję. No, wyjedź, bo ciemno, bo nie widać. I to taka historia, także będzie hol będzie. Bo na pewno trzeba kupić kotom żwirek, bo już się nadaje tylko i wyłącznie do wymiany. Trzeba kupić kotom jedzenie, bo już dostały dzisiaj dwie ostatnie saszety rano.
No i tam trzeba coś kupić nam. No. Do ziarcia. A przy okazji na pewno wpadnie pół wózka innych rzeczy. No. Dlatego nie wolno na głodniaka robić zakupy. No, no, to jest zbrodnia. Dlatego idziemy najpierw zjeść. Jak jestem głodny, to idę do sklepu, to biorę wszystko, co padnie. Tak. To zjem. Kiedy? No, jaki rozum. Jak mam pieniądze, jak nie mam, to nie robię. Jak mam pieniądze, jak nie mam, to nie jem. To idzie, to łaska wtedy idzie. Ty będziesz prosto jechał? Czy co? Tak, ale później będę skręcał. A mógłbyś tędy jechać? Gamuniu. Nie lubię tędy jechać. Nie lubię tędy. No. I to taka historia. No to jeszcze wrócę, nakręcę hola, ale hola chyba jutro wam da. Nie wiem, zobaczę, jak to wyjdzie. Nam czasu. To nakręć go dzisiaj, a może jutro im wrzucić. No muszę dzisiaj, no. Bo nie wiem, jak to czasowo wyjdzie. A tak poza tym to nic się nie dzieje. Wieje! Wszystkie śmietniki wywróciło. Koło domu. Jak rano wyszłam, myślałam, że zawału dostanę. Wszystko śmietniki leżały i ze śmietników też leżało. Obok. No, dobra, to my jedziemy i widzimy się we sklepie. Jezu, jak wieje. Jesteśmy tutaj. O, ile tu ludzi. Co, na Juszce? Już do Rossmana? A co ty chciałaś z Rossmana? Tak. Co? Wyjątkowy produkt? Tak, bo jak ktoś weźmie wyjątkowy produkt... O, buty. Przeceny? A ja bym chciała takie zwykłe, o. Przeceny? A może ja też tak wezmę? Mówi, chodź. A gdzie jedzenie jest? Tam, na boku. Tam idziemy. To idziemy tam. No, widzicie? No, Mojito. O, przeceny. O, a tu jakaś fajna kurtka. A, ot. Od 159, a ja czytam wszystko po 159, a kurtka 299. A mnie w konia robią. Ona dalej szuka te? Kocica. No. Żwal... Walentynki, bo mi się nie chce nóg podnosić. Bo ja ci się zrobiłam milion kilometrów. O, konkurencja. Cukiernicza. A tu dalej święta. Oła. No i widzicie. Co byś zjadła? Tort taki? A, lodowy. Co tu? Pizza. Lody. To co? To KFC chyba, bo co? Czy pizza? A tu kebab. A my przyjechaliśmy obok kebab. Mega fajne. O, rozgrzewające sery. Może sobie wezmę takiego. Co tu jest dobrego? A gdzie jest kebab? No to ja idę zobaczyć.
Nie wiadomo. Co? Chcesz tu? Nie wiem właśnie. A ty co chcesz? Ja lubię. Nie wiem, na razie patrzę. No, będzie niezdrowo. Ale po jedzeniu będzie. Ale poje co? Ja jakieś ciekaw, czy to oni mają jakieś rozmiary. Kebab box. No nie, po prostu masz tortille, kurczak tyle, wół za tyle. Kebab masz tyle, tyle. No ale w fita czym tyle, kebab? Tyle. Na talerzu? W tortilli. To powiedz, że coś tortille. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się zapytać, że to jest kilka rozmiarów, czy tylko jedno? Nie wiem. Z kurczakiem? No. Okej, to może być policji, no kurczak nie ma. Może być. Tak, nie jest problem. To dwa razy. Też chcesz? Nie. Ale to powiedz, bo ci nie słyszałam. Aha. To powiedz. No. Będziemy jeść. Aperitif. Ustawka. No. My będziemy jeść kebaba, a Wiktoria sobie wzięła KFC coś. Nasz piszczeniak. Mamy taki... Lokalizator GPS. Piszczą. Tam barogę nam. Soczyste, ale cebulą daje. Nie mam jak rozpakować. O. No trudno. A ty co masz? Kentucky Gold. Ty co masz? Kentucky Gold Grander. O, elegancko. Takiego mamy. Jemy, idziemy na zakupy. Brzuchy najedzone, teraz można kupywać. Kupcze. No, idę zobaczyć za butami. Później wejdziemy na spożywkę do Carrefoura. No. Dobra, to my idziemy robić zakupy spożywcze, już to coś tam jest. I na razie się z wami żegnam. W spokoju sobie zrobię zakupy, no. Pa!